Siemka, siemka. Jest niedziela, wczesny ranek. Jedziemy na rynek starodzi, czyli po angielsku tak zwany popularnie carbon sale. Pana zapewne będzie szukać jakiejś biżuterii. A ja pewnie monetek. No, dlaczego ja mogę szukać? Monetek, może będą jakieś fajne rzeczy do wystroju mojego studio. Ostatnio niestety monetek nie kupowałem. Były trochę inne priorytety. Ale nie truję. Do zobaczenia na rynku. Coś tam postaram się nagrać. I już po karbucie. Szału nie było, chociaż karbut był duży. Ale Waneska przyniosła mi szczęście. I kupiłem 8 monet. Nie ma srebra. Chociaż jedną podejrzewam, że może być. Nie wiem dokładnie do kiedy bili te monety w srebrze. Mianowicie kupiłem jednego Guldena z Holandii. 50 chyba pierwszy albo szósty rok. Ktoś mi tak świta, że w tych latach one jeszcze były bite w srebrze, bodajże 720. Sprawdzę i wam powiem. Jedna monetka z Unii Monetarnej, jakieś centimos. Ale to już wam pokażę, jak dojadę do domu. Do później. No i witam. Staram się pomyśleć teraz, do którego filmu. Tak, tutaj mam te 8 monet, które kupiłem na rynku. Tak, to jest te 8 monet. Nie wiem, czy to wrzucę w ogóle, ale wam pokażę przynajmniej. Znowu kombinuję ze światłem. Tu jest ten najlepszy strzał. Kupiłem half crown. Z ciekawszych monet kupiłem dwie monety z Łacińskiej Unii Monetarnej. No nie jest to niestety... Nie jest to niestety sreberko. Coś mi tutaj znowu nie gra. Muszę teraz bliżej się zbliżyć, bo zawsze na tym zoomie ciszej mnie słychać. Mamy tutaj Napoleona III i 10 centimos. Jest to moneta hiszpańska. Mam taką jedną. Mam takie już w sumie trzy, bo kiedyś znalazłem. Nie wiem, czy tutaj cokolwiek zobaczycie. A nie, to nie jest to akurat. To chyba już widzieliście, co pokazywałem. To jest druga. I właśnie wczoraj byłem na karbucie i kupiłem taką monetę trzecią. A widać, ta jest w najlepszym stanie, także ta zostanie ze mną. Kupuję je za grosze, więc trzymam je. Może ktoś tam kiedyś będzie potrzebował, chociaż to są monety takie bardzo, bardzo, bardzo popularne. Tutaj mamy 5 też chyba to jest podobna waluta, centimos z Napoleonem III. Fajne są, zaczęły mi się podobać te monetki. Mamy tutaj kilka ciekawszych jeszcze monet. Ja już nawet zapomniałem, ja tam je oglądałem. Trochę starałem się je rozszyfrować. No ale tu myślałem, że tu będzie Szwajcaria ze względu na ten taki tutaj tą taką tarczę. Ale nie, okazało się, że to są Włochy.
Chyba to są Włochy, bo już mi się pierdzieli. Gdzieś tutaj 1914 rok, mi się wydaje, że to jeszcze się załapuje na też na łacińską unię monetarną. Tak, tutaj jest wyraźnie napisane, że to jest Italia, czyli kolejna monetka. Tej nawet, to jest zdaje się Argentyna. Tak jest. 1922 rok. Srebrne prowokacje mówił, że tam kilka państw z Ameryki Południowej też spełniało wymogi. Też spełniało wymogi nałożone przez jakby łacińską unię monetarną. Więc kupiłem tą monetę. No i tutaj nie wiem, czy to powinienem pokazywać, czy nie, bo to niby zastrzeżony znak. To są, mi się zdaje, monety cynkowe ogólnie z 1942 roku. Także za te wszystkie monety płaciłem, no generalnie zapłaciłem 22 funty. No ale tutaj jest najlepszy strzał. Tu jest strzał najlepszy. Jeden gulden Wilhelmina. 1956 rok. No i jest to srebro. Także jestem mega zadowolony. Świetna monetka. Także tutaj jest ten 8 monetek. To jest te 8 monetek. Ja już kuźwa tutaj tracę rachubę powoli. Będę musiał to wszystko znowu pochować, jakoś posegregować, bo tak robiłem te zakupy ostatnio i mi się to pomieszało. Tutaj te monety, co wiszą, i tutaj kilka to kupiłem też na Karbucie wczoraj. Kilka też fajnych, a tu jest ta moja monetka, ten token, też go długo szukałem. Jak widzimy, ten token osobiście znalazłem. Jak widzimy, no ja go jeszcze nie czyściłem. To jest taki świeży dwuletni wykopek. Stan jest niezły. Fajnie, że tą monetę w końcu znalazłem. Znalazłem też fajne monety w moich starych zbiorach. Już nawet nie wiem, od kogo je kupowałem. Tu mamy pół franka. 1914 rok. Mamy tutaj to zdaje się jedna korona, widzimy stan Austria oczywiście, no to już odwrotka nie jest. Stan jest bombowy. Nawet nie pamiętam, od kogo to kupiłem. Albo kupowałem je od Grzegorza, albo od Roberta. Jeszcze jeden koleś był, od którego kupowałem, ale przestaliśmy współpracować. To jest kolejna jedna korona. 1894 rok. Ten sam płatca. Tu mamy dwie korony. 1912. Kolejne dwie korony. 1913. €25, 35.
Nie pamiętam od kogo je kupowałem nawet. Ale jak widzimy, stany są bombowe. Nie wydaje mi się chyba, żebym raczej płacił 35 funtów. Ale 30, to jest niby cena na 25 euro. No nie pamiętam. Nie pamiętam. Tutaj mamy jeden frank. 1920 rok. Nie wiem, czy to jeszcze spełnia wymogi. Możliwe, że spełnia jeszcze wymogi Unii Monetarnej. I 1909, pół franka. To są w ogóle franki szwajcarskie też. Franki szwajcarskie. Lubię te szwajcarskie monety. Ostatnio kupiłem trochę tych Wilhelmów, Telów. Także trzeba przejrzeć swoje stare zakupy czasem. I można coś fajnego znaleźć. Ja cały czas to robię. Znalazłem gdzieś kolejną skrzyneczkę swoją. Kolejne ciekawe monety. Na przykład coś takiego. Nawet nie wiem, co to jest. No teraz tego tak nie rozpoznam na biegu. No zostało to przerobione na guzik. Znalazłem między innymi, który wam pokazywałem, ten token. No i tu kolejne ciekawe monety, które znalazłem w czeluściach swoich zbiorów. Jest młoda Wiki, pół half crown. Tu mamy 6 pensów z George'em IV. Stara dosyć moneta. Tu są kolejne jakieś franki. Tym razem jest to francuski frank. Tu mamy już szylinga z George'em IV. Fajny stan tego. Fajny stan tego szylinga. Tu mamy brazylijskie 200 Reis. Reis to będzie podchodzić pod Portugalię chyba. Te Reis, mi się wydaje, że Portugalia miała takie monety. To jest kolejny shilling z George'em IV. Pamiętamy, że tutaj były różne te przedstawienie tej czwórki. Tutaj mamy chyba jakąś Austrię, mi się zdaje. Nie, kopiejki, przepraszam. Zawsze mi ten orzeł myli. Mamy 15 kopiejek. Ciekawa moneta. 20 kopiejek. Nie pamiętam, od kogo jeszcze monety kupowałem. Wydaje mi się, że chyba od Roberta. A jest chyba George. Wielki wycieruch to już jest. Jedna, druga Goldena. To nie wiem, co to będzie za król nawet. Stara moneta. Wytarta na maksa. I tutaj kolejny George, prawdopodobnie IV. Też wycieruch wielki, ale no ale monetka jest stara. Dobra. Także tutaj trochę się powiększyło z tymi zbiorami w tej Unii Monetarnej. Tutaj wszystko, co widzicie, będzie fajny film z wypadu Jasona. Mega zakupy. Mega moneta jedna. Jedna moneta jest torpeda. Ale u mnie ją zobaczycie za dłuższy okres, gdyż jest cena tej monety to kosmos.
Kosmos, jedna z droższych moich, monet. Będę musiał po prostu na nią troszeczkę poczekać. Dobra, czyli to Wam pokazałem. Teraz nagram za chwilę ten kawałek tego od Jasona. No i tyle. Pomyślcie, powiedzcie, co myślicie o tych monetach. Zwłaszcza o tych koronach austriackich. Czy to jest jeszcze Unia Monetarna, czy już nie? Mi się wydaje, że tak. Ale no, chciałbym poznać Waszą opinię. Łapki w górę, subskrypcje. Trzymajcie się i cześć!